Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmin. Tak jak obiecałam ostatnio, sprawdzimy, co da nam ta Pani, ryzykowna przybywam, opcja. by ci oświadczyć, że doznałem olśnienia i wyruszam z arcyważną. Geralt, ostrzegam cię. No i już tam, nie złość się. Żartowałem. Odbyłem pouczającą rozmowę z pustelnikiem i zrozumiałem parę spraw. Chętnie posłucham. Ciekawe. Niedługo będę musiał wyjechać. Spróbuję znaleźć mojego Graala. Wiem, nie będę cię zatrzymywać. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że rozumiem twój żal, samotność. Jeśli mogę jakoś pomóc. Nie traktuj mnie jak boginię. Mam wystarczająco wielu wyznawców. Brakuje mi kogoś bliskiego. Kogoś, kto dostrzegłby we mnie coś więcej niż obiekt kultu. O, proszę. Pani, to prości ludzie. Nie rozumieją. Wiem, nie mam im za złe. Ale wróćmy do ciebie, do moich oczekiwań i twojej chęci pomocy. To chyba zmierza w jednym kierunku. Na początek możesz mi powiedzieć komplement. Uprzedzam, że nie jestem w tym najlepszy. Pani, twa mądrość ustępuje tylko twojej dobroci. Psia krew, nie umiem głupiego. Nie dopuszczam do siebie myśli, że ci się nie podobam. Niedomyślność wolę złożyć na karb twoich sławnych skrupułów. Okej. Pani, twe oczy lśniące niczym gwiazdy w granacie wieczornego nieba. Dalekie i zimne. Słabo. A mogę ja coś wybrać? Masz najlepszy tyłek w tej. Dobra. Takiego komplementu jeszcze nie słyszałam. A mam już parę lat na karku. Moi dzielni rycerze potrafili wychwalać jedynie przymioty mej duszy, ale widziałam dobrze, gdzie się gapią. Ale dość już o nich. Geralt, mam ci wprost powiedzieć, czego mi się chce, czy sam się domyślisz? No i to jest bogini, co? Dobra, to jeszcze teraz o sprawach istotniejszych, fabularnych, prawda? O, dlaczego król rybak? O, a to mnie właśnie rybak zaciekawiło. Ashinaz mówiła, że jesteś bystry. Poza tym wyczuwam w twoim głosie nutę typową dla wszystkich samców, którym się zdaje, że jeśli z kimś spali, to wolno im traktować lotnie. Dobra, już chyba ją Niech trochę... Niech ci się nie wydaje, że byłeś jedynym, najlepszym, największym. No okej. Okay. Pani. Ach, nieważne, wszyscy mężczyźni są tacy sami. Nie chciałem cię zdenerwować, pani. Chyba już pójdę. Nie obrażaj się, Wiedźminie. Jesteś za stary, żeby się obrażać z błahych powodów. Nie każdy jest królem alkowy. Idę. No dobrze, nie było tak źle. Żartowałam, teraz jesteśmy... Nie no, nie mogę z niej, dobra. Zabiłem Dagona. Dziękuję ci, Geralt. W zamian zwrócę ci fragment twojej pamięci. Dlaczego tylko fragment? Zamknij oczy i poddaj się mej mocy. Na chwilę zdejmę zasłonę mgieł i przypomnisz sobie coś ze swoich dawnych umiejętności. Dziękuję pani. Przypomniałem sobie. Wykorzystaj mój dar mądrze. Wygląda na to, że byłem potrzebny w odmętach pani. To prawda, dlatego przeznaczenie skierowało cię tutaj. Teraz nadszedł czas, abyśmy porozmawiali o pewnej sprawie. Oczywiście. Jestem boginią, a ty jesteś mieczem przeznaczenia, Wiedźminie. Śmierć idzie za tobą nieubłaganie już od tylu lat. Być może. Mam dla ciebie dar. Dar bogini, abyś mógł zmierzyć się ze swym przeznaczeniem. Dar pani jeziora. Co to za dar? Dzieje się coś ciekawego. Uklęknij, Geralcie z Rivii, biały wilku. Przebyłeś długą, pełną niebezpieczeństw drogę. Wykazałeś się męstwem i dobrocią. Mocą boską pasuje cię na rycerza. Nie czuj strachu w obliczu wrogów.
Bądź waleczny i prawy. Mów zawsze prawdę, choćby miała cię doprowadzić do śmierci. Chroń bezbronnych i nie czyń zła. Znieś to uderzenie, ni jednego bolej. Czeka cię długa droga. Widzę śmierć i krew. Widzę śnieżną zawieruchę. Przyjmij ten miecz na znak mojej przychylności. Ostrze należało kiedyś do wielkiego bohatera. Wieki leżało w głębinach, czekając właśnie na ciebie. Pani. Sza Wiedźminie, nic nie mów. To nieważne, czy wierzysz w przeznaczenie, czy nie. Z pomocą ostrza zakończysz misję. Dziękuję. Idź, biały wilku, i zrób, co musi być zrobione. Niech wypełni się twój los. No cóż. Czegoś takiego? To nie wiem, czy bym się spodziewała. Ale zobaczcie, udało mi się... co nieco zrobić. I wydaje mi się, że trzeba wracać... do wioski. Zaraz, ołtarz. A co ja mam tam zrobić niby? Wiecie co? To już zaczyna się bardzo niejasne wszystko robić. Nie wiem, myślałam, że mam wrócić tam do Alwina i wszystkiego, bo tutaj... No tak jakbym już nie miała czego szukać za bardzo. O, jakieś szczątki jeszcze. No dobra. No nie mam po prostu co tutaj zrobić, więc nie wiem, ścieżki przeznaczenia. Nie wiem, co tutaj zrobić, naprawdę. Może po prostu mamy znaleźć Alwina i z nim pogadać? Wiem, że na mapie jest zaznaczone kompletnie co innego, ale w sumie znalezienie chłopaka nie byłoby takim głupim pomysłem. On zresztą pewnie siedzi gdzieś tam przy łódce i czeka jak ostatnio. Tylko co potem? Dziwne to wszystko. Znaczy może nawet nie tyle dziwne, ile... Jest taki moment, w którym nie bardzo wiem, za co się wziąć. W ogóle wydaje mi się, że lada moment może się okazać, że w tej okolicy to już... O, proszę, chyba już nie muszę się zastanawiać. Berengarze. To ja powiedziałem szefowi Salamandry, gdzie jest Kaer Morhen. Dopadli mnie, kiedy tropiłem bestię z podgrodzia. Pomagałem im w badaniach, ale uciekłem i przyjąłem zlecenie od Kalksteina. Chciał się dostać do wieży na bagnach. Niestety znowu mnie znaleźli. Tym razem nie byli już tacy mili. Żeby ocalić własną skórę, zgodziłem się odszukać dla nich Alwina. Dlaczego mi to mówisz? Chciałem ci to powiedzieć w twarz. Zobaczyć twoją sławną minę. Jezu, nie wiem, co mam mu odpowiedzieć. Z jednej strony nie chciałabym go osądzać. Nie zamierzam cię osądzać. To znaczy, że rozumiesz i nie potępiasz. Nie, tego Geralt nie powiedział. Nie pochwalam twoich wyborów, ale rozumiem. To znaczy, że... Rób, co uważasz za słuszne. Nie będę twoją niańką. Weź to. Spotkamy się jeszcze, wilku. Sama lepiej. Mam robotę do wykonania. Okej. Jeśli chcesz, chodź ze mną. O, mogą z nim iść. Dobra. Prawdopodobnie już nigdy go nie spotkam. Tylko, że właśnie, no, my z nim nie pójdziemy. To jest... coś nowego. Okej. A ten list, to przepraszam... Gdzie ja niby mam znaleźć? O, jest.
to tak jakby ktoś tam chciał poczytać. I cóż. Nasze ścieżki z Berengarem raczej się teraz rozdzielają. No i co, znowu mam... no nie mam do niej raczej iść. Dobra, to po prostu wróćmy, tak jak mówiłam, chyba do... Alwina? Nie mam pojęcia. No ale dobra, chodźmy. W sumie to chyba dobrze, że pozwoliliśmy mu odejść. Nie wiem, sama nie wiem. Za dużo tutaj jest jakichś takich jeszcze chyba niejasności. No ale dobra, tam. Może się zaraz wszystko wyjaśni. Dobra, to już widzieliśmy nie raz i nie dwa. Wow! Geralt z Rivii. To jest? Wiele razy słyszałam o twojej śmierci. Wybacz, ale nie pamiętam twojego imienia. Biała Ryla. Co tu robisz, Wiedźminie? Nic nadzwyczajnego. Zabijam potwory. Nie widziałeś elfiego komanda w okolicy? Nie. Nie widziałem. Raczej. Uważaj na słowa, Wiedźminie. Nie jesteś nietykalny. Jeśli dowiem się, że współpracowałeś z wiewiórkami... Grozisz mi? Nie. Próbuję uchronić przed poważnym błędem. Błędem, którego konsekwencje mogą cię przerosnąć. Ty też nie popełnij błędu. Nie jestem zagłodzonym elfim gówniarzem. Potrafię się bronić. Wiem. Wiedz, że Wyzima stoi w ogniu. Nie ludzie wyszli na ulicę, trwa wojna. Te biedne, zagłodzone elfy mordują ludzi dziesiątkami. Jestem tutaj, by zatrzymać resztki komanda dowodzonego przez Toruwiel Epsichiel. Nie powstrzymasz mnie. Wiemy, że są w wiosce. Wzięli zakładników. Niebawem ruszamy do szturmu. No, świetnie. Będą duże straty w ludziach. Dziwne słowa, zważywszy na twoich nowych przyjaciół. Bo przecież zadajesz się z tym ludobójcą i winem. Wiem, że maczałeś palce w napadzie na bank. Od tamtej pory, dziwnym zbiegiem okoliczności, jakość uzbrojenia wiewiórek znacznie wzrosła. Nie zmienia to faktu, że wieśniacy udzielili schronienia i karmili komando. Są winni zdrady! Nie pozwolę ci zarżnąć wieśniaków. Nie masz środków. Ale dam ci szansę. Idź, dogadaj się z tą elfią suką. Jeśli złożą broń, gwarantuję im sprawiedliwy sąd. Im i wieśniakom. Nie atakujcie, dopóki nie wrócę. Masz moje słowo. Dobra, czyli co? Znowu spróbujemy... No jejku, znowu spróbujemy... stanąć w obronie jakichś większych grup tutaj z tego co widzę i no co, jakoś zadziałać, żeby ten konflikt nie przerodził się w krwawą jatkę. No, łatwiej byłoby chyba posłużyć się mieczem i tutaj parę kłótliwych osób wykosić, ale oczywiście tego nie zrobimy. Chociaż mam duże wątpliwości co do swoich mocy sprawczych, bo nie wiem, czuję się trochę nieporadna przy tych opcjach dialogowych, zwłaszcza kiedy gra nie daje mi wyboru co do pewnych odpowiedzi. No ale dobra, rozumiem, że mam iść, nie wiem co zrobić teraz, ale dobra, jakby co, to improwizujemy i nie ma prawa być źle. O, powiem tak. I tego się trzymamy, ludziska. Tylko co nas może tu w wiosce czekać, aż się boję. Na razie to przydługi zapis. No ale dobra, idzie przeżyć i od razu, no proszę. Geralt! Witaj, Jaskier. Do wioski przyszły elfy od Toruwiel, wzięły zakładników. Co robimy? Rozmawiałem z Rylą. Dowodzi zakonnikami. Wśród zakładników jest Alwin. Geralt, musimy go ocalić. Wiem. Spróbuję negocjować. Zaczaję się za domem sołtysa i będę wszystko obserwował. Jak skończysz negocjacje, koniecznie przyjdź i powiedz, co robimy. Zgoda. Porozmawiam z Białą Rylą i Toruwiel. Czuję problemy. Dasz sobie radę. Te dwie kłótliwe baby, to się nie może nie udać.
Dobra. Dokąd dokładnie ja mam biec? Na razie to ruszam za strzałką, która prowadzi mnie... Żebym to ja jeszcze wiedziała o jakiś krasnolud. Ciekawe, czy od niego coś się dowiemy. Geralt z Rivii. Toruwiel wspominała o tobie. Czego chcesz? Dowodzę wsparciem, które Iwin wysłał dla Toruwiel. Jak widzisz, złoto z banku Vivaldiego wreszcie posłużyło słusznej sprawie. Komando wyposażone za złoto ukradzione z banku. Przybywacie z Wyzimy, a więc to waszym śladem dotarła tu Biała Rajla. To bez znaczenia. Toruwiel i tak nie mogła uciekać w nieskończoność. Psy gończe zakonu dopadłyby ją wcześniej czy później. Powinna wykorzystać szansę i rozprawić się z prześladowcami, a potem wrócić i wspomóc Iwina. Postawiłeś Toruwiel w sytuacji bez wyjścia. A teraz chcesz, bym naruszył status quo i pozabijał zakonników? Toruwiel jest żywym symbolem naszej walki. Nie ma prawa odwracać się i uciekać. Tyle dla nas uczyniłeś, więc proszę, stań po jej stronie. Z prześladowanymi, przeciw tym, którzy nienawidzą. Dlaczego miałbym to zrobić? Za złoto z banku Vivaldiego? Aby wesprzeć słuszną sprawę i nie dopuścić do masakry jak na Podgrodziu. I żeby uratować swojego Alwina przed zaślepionymi nienawiścią żołdakami zakonu. To jest najmniej dziwny wybór. Kurde, a... Przestań, jak... U nas zabójca potworów zawsze znajdzie coś do roboty. Się już włączyło. Głodny, kurde. O, jest i Alwin. Dobra. Cześć, Geralt. Nic ci nie jest? Nie, dziwnie się czuję. Ja słyszę ich myśli. To straszny Geralt. Masz naszyjnik? Tak, noszę go cały czas. Nie chcę tego słyszeć. Geralt, czemu elfy to robią? Ojejku. Walczą o wolność, o ideały. Ludzie przyparli je do muru. Nie widzą innej drogi. Zapamiętam to. Geralt, zaraz wydarzy się coś złego. Czuję to. Muszę porozmawiać z Toruwiel. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Boże, gdzie ja mam ją znaleźć? Nie no, tutaj jest dom Celiny. Elfka, zakładnik. Co za dziura? Zaraz. Jak patrzę gdzieś tu, to co, ona w chacie siedzi? No, zamknięte. Kiedy to się skończy? Napiłbym się piwa. Elfka? Jestem gotowa do walki. No to z kim ja mam tu gadać, co? No bo już sama nie wiem. O, Jaskier. Aha, poczekaj. Dobra, czyli co, jeszcze mam z Alwinem gadać? Ojejku, no nie wiem, nie widzę większego sensu. Cierpliwości, Alwin. No, co ja mam tutaj zrobić? Dowodzę wsparciem, które... No dobra, wiem to. I co? O, dobra, a ja jej szukam. No, kto co by pomyślał? Co tu robisz, Gwynblade? Przyszedłem zapobiec masakrze. Nie będzie masakry, jeśli pozwolą nam odejść. Mogłaś odpuścić dzieciom. Nie, nie mogłam. Tam na brzegu stoi Biała Rajla. Trupy wieśniaków nie robią na niej wrażenia. Tylko obecność dzieci ją zatrzymała. Toruwiel, chcę pomóc, ale musisz wypuścić zakładników. Wiem, że jesteś przyjacielem. Niedawno dołączyli do nas Skojatel z Wyzimy i opowiadali o tobie. Pomogłeś Jewinowi w banku. Hafkaren znowu zaczęli dostarczać broń i zapasy. Wierzą, że Jewin im zapłaci. Cieszę się, ale... Pomóż nam stąd uciec. Nie chcemy walczyć. Spróbujemy się wydostać pod osłoną nocy. Przy odrobinie szczęścia nikomu włos z głowy nie spadnie. Zgoda. A i powiedz Jaskrowi, że jeśli dalej będzie się czaił za domem, to ktoś go w końcu ustrzeli. Dobra. No cóż. Ja chyba... Kiedy to się skończy? Już wiem, co Geralt. Tutaj... Zaraz tu będzie gorąco, Jaskier. Jesteśmy między młotem a kowadłem. Z jednej strony Skojatel, z drugiej zakon, a po środku my z Alwinem. No mniej więcej. Mahakamskie sejfy projektowane przez gnomich inżynierów. Mistrzowskie zaklęcia ochronne. Zaprawieni w boju weterani wojenni. 500 lat doświadczenia.
To zapewnia twoim pieniądzom bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo absolutne. Nie wierzcie reklamie. Siły się wyrównały. Znaleźli się dostawcy broni i żywności, zwabieni pogłoskami o bogactwie zrabowanym z banku. Bogactwie, które wcześniej ludzie ukradli Vivaldiemu. Scoia'tael do tego się nie przyznają, ale nawet o wolność lepiej walczy się z pełnym brzuchem i w porządnym pancerzu. Mocne słowa i bardzo prawdziwe, ale... Geralt, co robić? Ucieczka nie przysporzy ci popularności. Wątpię, żebyś osiągnął swoje cele, mając przeciw sobie i zakon płonącej róży, i nie ludzi. No, dokładnie. O to się nie martwię. Chcę uratować Alwina, ale jeśli odejdę, może dojść do masakry. Poza tym mam zobowiązania wobec przyjaciół. Wiedźminie, to bardzo ważna decyzja. Być może jedna z najważniejszych w twoim życiu. Co robimy? Ratujemy Alwina i uciekamy? Ojejku. Dobra, no to... Nie, wydaje mi się, ucieczka na pewno nie jest dobrym sposobem, bo po prostu to my uciekniemy, a problemy zostaną. Nie, zamierzam pomóc elfom. Co mam zrobić? Znajdź króla rybaka. Musimy wracać do Wyzimy. Niech będzie gotów. Do zobaczenia na brzegu! No i... Decyzja zapadła, co? Muszę wyprowadzić Alwina. Nie dopuszczę, żeby coś mu się stało. Wedding, ten malec, pokochał cię jak ojca, Gwynblade. Nie jesteśmy mordercami dzieci. Zabierz go. No, świetnie. Ciekawa. Dobra, zaraz, jesteśmy w samym środku konfliktu, dobra. Gry zapisać nie mogę, mam za to gdzieś prowadzącą czerwoną strzałkę, za którą spróbuję pobiec. Dobra, patrząc tak na czas, chciałabym zaraz i odcinek zakończyć. Tutaj już... Chyba jest trochę spokojniej. Ciekawe, czy mogę zapisać? Mogę. Okej. Więc na razie z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.